koncerty oczywiście Szkoły Muzycznej Yamaha jak co roku przebiegają doskonale. Co prawda jak co roku jest przy takich koncertach mnóstwo pracy. Te koncerty tak naprawdę powstają miesiącami, no ale jak Państwo widzą, doskonale się wszyscy bawią, tak więc wydaje mi się, że warto było. Proszę mi powiedzieć, czy podobają się Pani tegoroczne koncerty Szkoły Muzycznej Yamaha? Bardzo mi się podobają, uczestniczymy już drugi raz. Bardzo jesteśmy dumni z naszego syna, który uczy się w tej szkole, trzeci rok. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale jest to bardzo fajne wydarzenie dla młodych muzyków. Na czym gra córa? Córa gra na keyboardzie. Na keyboardzie, czy jest zadowolona? Jest zadowolona, wprawdzie dzisiejszy występ był stresujący, ale myślę, że następny będzie lepszy. Chciałem się zapytać Was wszystkich, jak się czujecie po występie? Wie Pan co, czuję się bardzo dobrze, stres zszedł i jest dobrze, naprawdę. Czy podoba Wam się w ogóle Szkoła Muzyczna Yamaha? No na pewno daje dużo możliwości i daje się rozwijać w tempie właśnie bardzo indywidualnym dla każdego. A nawet jeśli w zespołach, to też jest dostosowane do indywidualnych potrzeb, także super. Czy widzi Pan postępy uczniów? Tak, nasi uczniowie, oczywiście ci, którzy uczą się już kilka lat, grają doskonale. Powiem szczerze, że myślę, że w przyszłości nas kiedyś zastąpią na scenach muzycznych. Nie tylko myślę tutaj Rzeszowa czy też Podkarpacia, ale myślę, że będą świetnymi muzykami, będą koncertować i grać w całej Polsce, a kto wie, może i na całym świecie. Bardzo podoba mi się inicjatywa, że tak wielu uczniów ma możliwość wyjścia na scenę profesjonalną i zdobywania swojego doświadczenia. Ja w tym wieku nie miałem takiej możliwości, także tutaj brawo dla organizatorów, bo jest to wielka inicjatywa i widzę same plusy tego wydarzenia. Znajdujemy się teraz w statku kosmicznym, którego właścicielem jest pan Jarek Czyż. Panie Jarku, co tutaj w ogóle się wyprawia? Co tutaj się robi, co tutaj się wyrabia? Proszę nam powiedzieć. Realizujemy obraz z wielu kamer z koncertu. Czy jest to wszystko trudne do opanowania? Obsługa jest bardzo prosta. Tutaj za pomocą tego miksera wybieramy sobie odpowiednią kamerę, którą chcemy w danym momencie wbić. Jest pełna komunikacja pomiędzy realizatorem wizji, a operatorami, którzy są tam na miejscu za kamerami. Czy przyjdzie Pani za rok? Oczywiście będziemy, dzisiaj jesteśmy z całą rodziną, jest dziadziu, babcia, jest ciocia, chrzestna mama, także całą parą przyjdziemy na pewno. Oczywiście pozdrawiamy całą rodzinę, życzymy dalszych osiągnięć, wspaniałych oczywiście i dalszych sukcesów. Dziękuję.